na smutnej, egzamin kategorii C, czy ewentualnie C do E, również tą trasą może prowadzić. My sobie przymiarkowo tutaj taką trasę nagramy, przejedziemy, ewentualnie jeżeli powstaną jakieś problemy, błędy, to sobie to mówimy, tak? Gotowy? No to zacznę. Dotyczy między innymi również w przypadku kategorii C i C do E tych mas pojazdów, tak? Czyli jeżeli nie będzie możliwa jazda na wprost, bo będzie znak zakazu zakazujący wjazdu o konkretnej masie, to zadajesz mi pytanie, w którym kierunku ewentualnie jedziemy, wtedy ja wydaję polecenie, gdzie jedziemy i będziemy jechać do końca drogi w prawo. Zwróćmy uwagę tutaj na tą sytuację. Tu często egzamin zostaje przerywany, dlatego że wychodzi często błąd doświadczonego kierowcy, a mianowicie albo kombinujemy, zatrzymujemy się przed znakiem, albo nie zatrzymujemy się w ogóle, bo widzimy, jest sytuacja, gdzie nie ma wyznaczonego miejsca. Czyli w momencie, gdy nie ma wyznaczonego miejsca, no i popatrz, i tu byłby właśnie koniec w takiej sytuacji. Na kamerze będzie to widać. Auto się cały czas toczyło. Marcin. Cały czas się toczyło. To ma być bezwzględny stop, tak? Nie ma wyznaczonego miejsca. W miejscu dostatecznej widoczności przed wjazdem na skrzyżowanie użyłem hamulca. Jeżeli byśmy stali, no to by nas nie szarpnęło. A skoro nas szarpnęło, no to znaczy, że nie staliśmy. Zwracam na to uwagę, jedziemy w prawo. No ale po to między innymi te egzaminy wewnętrzne są, tak? Po to między innymi to wszystko jest, żebyśmy ewentualnie i ta nasza nauka, żebyśmy właśnie między innymi na te błędy, a w waszym przypadku, szczególnie w przypadku kierowców, szczególnie błędy doświadczonych kierowców, to jest jeden z podstawowych elementów, za który nie zdajecie egzaminu, tak? Ma być bezwzględny stop, czyli tak jak mówiłem, dobrze jest dojechać i co zrobić? Zaciągnąć ręczny po prostu, tak? Wtedy nie mamy wątpliwości. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją będziemy skręcać w lewo. Będzie skręt w lewo w Aleja Palki, tak? Tą trasę pod filmem również rozpiszę ulicami, tak żeby każdy wiedział, jakimi ulicami jeździliśmy. Zobacz, dwa pasy do skrętu w lewo. Dobrze, no możemy z dowolnego, tak? Tylko, że zdecydowanie zawsze szybciej, łatwiej i bezpieczniej jest w takiej sytuacji zająć prawy pas. Nie zaciągam sobie ręcznego.
A w tej sytuacji musisz pilnować, co z prawej strony, tak? Bo komuś możesz zajechać drogę po prostu, nie? Jakbyś jechał z prawego, o, gdzieś tak, tu wyjeżdżasz sobie na środek i jedziemy drogą 14 w kierunku Sieradza. Przez Rondo Solidarności jedziemy drogą 14 w kierunku Sieradza. Patrzmy na znaki, gdzie to będzie. Czyli taki wariant skrętu, jaki ty wykonałeś, czyli zjazd praktycznie od razu na środkowy czy do prawej, no to zdecydowanie bezpieczniej byłoby, jakbyś jechał jednak z tego prawego tam, nie? Wtedy zobacz, prawą stronę masz czystą, jadąc do prawej, tak naprawdę wykonujesz skręt bezkolizyjny, nie? No. Można, bo jest to wyjątek, znaki, kierunki na pasach ruchu, oczywiście zezwalają w takiej sytuacji na skręt z dowolnego pasa, ale w przypadku, gdy skręcamy w lewo, jednak zdecydowanie zalecam prawy pas. Do zawracania już nie mamy wyboru, tak? Musimy zająć lewo, tak? Ale do skrętu w lewo zawsze będzie łatwiej, bezpieczniej i szybciej, przynajmniej z mojego doświadczenia tak to wynika, z prawego. Czyli przypominam, przez Rondo Solidarności jedziemy drogą 14 w kierunku Sieradza. Tak? Nie tak jak na wprost widzimy Uniwersytecką, tylko... Ale takie polecenie może wydać egzaminator. Przez Rondo Solidarności drogą 14 w kierunku Sieradza. Także osłuchujemy się z tymi poleceniami, bo one wtedy nas na egzaminie nie będą zaskakiwały. Patrzmy, zielone się długo pali, czyli przypominam o tym dojeżdżaniu do tego zielonego z nastawieniem, kiedy się zmieni, a nie, że zdążymy. No jesteśmy blisko, tak, można dodać gazu, dokładnie. I popatrzmy na kierunki na pasach ruchu. Będziemy skręcać w prawo. Tak, polecenie wydane wcześniej. Żeby, tak, korzystamy z pasa plus, ale widzimy do skrętu, tak, również możemy z tego pasa korzystać. I tutaj zwracam uwagę. Ulica Kindermanów i popatrzmy przy wjeździe strefa 20. Częsty problem. I po łuku w lewo będziemy jechać. Może być tego nie widać na kamerze, ale wjechaliśmy do strefy 20 na godzinę. Zobaczmy, jak ona długo się będzie ciągła. Będziemy jechać na skrzyżowaniu w lewo w ulicę Wydawniczą. Tak jak droga nas prowadzi, tak, czyli jedziemy po łuku w prawo, tak jak tutaj widzimy. I zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu okrężnym.
na tym skrzyżowaniu zawrócimy. I popatrz, dopiero tutaj kończy się strefa 20. Czyli na to zwracam uwagę, ale my będziemy zawracać na tym rondzie. Tak, kierunkowskaz lewy. Bardzo dobrze tutaj. I patrzymy w lewe małe lusterko, nie jeździmy po krawężnikach, zwracam na to uwagę. Tak, i wyjazd z prawym kierunkowskazem i popatrzmy, znowu wjeżdżamy w strefę 20. Trzeba teraz szukać, bo przypominam, nie odzywam się to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Trzeba teraz szukać, kiedy ta strefa 20 nam się tutaj skończy. Czyli tak, jedziemy wydawniczą na wprost, bo tak jak mówiliśmy, nie odzywam się to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Będziemy skręcać w lewo w ulicę Wierzbową i zobacz, tam mamy koniec 20 dopiero, tak? W lewo w ulicę Wierzbową i zobacz, wyjeżdżamy dopiero ze strefy 20. I popatrzmy, co tu mamy. Stopik znowu, tak? Nie ma wyznaczonego miejsca, czyli w miejscu dostatecznej widoczności przed wjazdem na skrzyżowanie. Zerkamy na te powierzchnie wyłączone, czyli tor musimy odpowiednio poprowadzić. Żeby na nie nie najechać. Tu pewnie będą to przemalowywać, no ale na razie mamy tak jak mamy. I będziemy skręcać w prawo w ulicę Tuwima. I to też częsty błąd doświadczonych kierowców, tak, czyli zatrzymać się dokładnie, zaciągnąć ręczny, poprawić bieg, popatrzeć, czy zielona strzałka się pali, zgasła, no ale teraz mamy zielone. Patrzeć tutaj tak na ten podwójny i patrzeć na krawężnik, żeby nie najeżdżać. Skręcać w prawo w aleja rodziny Szajblerów. Popatrzmy tutaj na rozkład pierwszeństwa. No, jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, która skręca w prawo. W najbliższym możliwym miejscu skręcimy w lewo. Czyli skoro wydaje wcześniej polecenia, tak,
to będzie skręt w lewo w Aleja Rodziny Poznańskich. Popatrzmy tutaj na rozkład kierunków na pasach ruchu. Mamy dwa pasy do skrętu w lewo, czyli tak jak już mówiliśmy wcześniej, sobie wykorzystamy skręt z prawego pasa i tutaj bardzo uczulam. Tak, skręt w lewo w Aleja Rodziny Poznańskich. Wolniej tutaj, bo popatrz, mamy linię ciągłą i powierzchnię wyłączoną. Tak, trzeba wykonać skręt, żeby nie najechać ani na jedną, ani na drugą. No i udało się. No i mamy, tak, uciekamy z pasa bus. I przypominam, że jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Zwracam uwagę również tutaj na to przejście dla pieszych przy dworcu fabrycznym, bo tu często stoją autobusy, one zasłaniają do końca to przejście. Nie wierzcie zielonemu światłu, jak będzie się paliło. Jak znaki mówią, tak, mamy nakaz jazdy w prawo, dokładnie, czyli znajdującemu się na przejściu ustępujemy, tak? Widzieliśmy stał na przejściu oczywiście. No i tutaj niestety jesteśmy zmuszeni, tak, do najechania na tą podwójną ciągłą, ale nie mamy innej opcji, bo widzimy, że są roboty. Teraz w prawo, w lewo? Skręt w prawo. Skręt w prawo w Narutowicza. A jesteśmy aktualnie na polskiej organizacji, czyli na tak zwanym POW. Skręt w prawo w Narutowicza. Narutowicza w lewo, plac tutaj Dąbrowskiego, widzimy koło Teatru Wielkiego. Nie odzywam się, ustaliliśmy, że jedziemy na wprost. Czyli na wprost to będzie już Aleja Sterlinga. Ulica, przepraszam, nie Aleja, tylko ulica doktora Sterlinga. Zwracam uwagę na hierarchię, żeby tego nie pomylić, tak? W przypadku, gdy sygnalizacja czynna, nie stosujemy się do znaków, tak? Mówiących o pierwszeństwie, dokładnie. Tak, jesteśmy na Sterlinga i będziemy skręcać w prawo, w ulicę Rewolucji. Popatrzmy na te kierunki na pasach ruchu. Mamy znak pionowy. Tu trzeba ten znak pionowy zauważyć, bo nieraz jedziemy na wprost. I często próbujecie na wprost zmienić pas na lewy i pojechać z lewego, bo widzicie sami, jak tutaj troszeczkę kiepska widoczność, tak? A my tutaj widzimy, że jest zmieniona organizacja na wprost z prawego i z prawego również w prawo. My jedziemy w prawo w ulicę Rewolucji.
patrzenie. Czulam na patrzenie na znaki. W lewo w ulicę Uniwersytecką. Fajnie nam się tu nagrywa, bo mały ruch mamy o tej godzinie dzisiaj, nie? Możemy się spokojnie na wszystkim skoncentrować. I będziemy jechać w kierunku Warszawy przez Rondo Solidarności. Popatrzmy na kierunki, na pasa ruchu. Tutaj taka kombinacja, to jak już skręcałeś, to lepiej jak chciałeś na ten prawy wjechać, to od razu wjechać na prawy. Bo to wiesz, zmiana pasa ruchu ciężarówką to jest taka w kierunku Warszawy. Patrzeć na kierunki, na pasa ruchu. Czyli to będzie w lewo w Aleja Palki, tak? Widzimy. Kierunek Warszawa to jest w lewo przez Rondo Solidarności w Aleja Palki. Patrzymy na ten sygnalizator S3. Skoro byliśmy na prawym, to trzymamy się prawego i wtedy bezkolizyjny przejazd. Chcę zwrócić uwagę właśnie, że jak wyjeżdżamy z ulicy Uniwersyteckiej w Aleja, w kierunku Warszawy, w Aleja Palki, to teraz troszeczkę ta zmiana trwała dłużej, ale w trakcie tygodnia naprawdę ta zmiana jest krótka. A oprócz tego zawsze praktycznie tutaj przy wyjeździe z Ronda Solidarności zawsze tutaj następuje zmiana świateł, także się nie spieszyć, nie rozpędzać. Czyli ustaliliśmy, że jedziemy prosto i patrzymy na zielone. I nasze założenie, kiedy się zmieni, a nie, że zdążymy, tak? No i tak, ciar, tak, dokładnie. Pamiętajmy, długo się pali, trzeba liczyć się z tym, że może się zmienić. Obserwujemy sobie tutaj drogę i staramy się wykorzystać możliwość trzymania się tej prawej krawędzi, czyli jazdy zgodnej z ruchem prawostronnym w sposób bezkolizyjny, czyli popatrzmy na znaki poziome. Widzimy, tak? Dokładnie. To od razu w sposób bezkolizyjny sobie zmieniamy i wtedy nie kombinujemy później za skrzyżowaniem ze zmianą pasa ruchu. Będziemy jechać w kierunku Rawy Mazowieckiej. Czyli to będzie w prawo Wojska Polskiego, już tak podpowiadam, ale może paść takie polecenie w kierunku na przykład na Rawę Mazowiecką. Także zwracam na to. Thank you.
Gdańska, kierunek w prawo Wojska Polskiego to jest, tak? Trochę za wcześnie ten kierunkowskaz, bo możemy mylić, że chcemy wjechać tutaj. Także do zmiany pasa ruchu, później wyłączyć i w odpowiednim momencie powtórzyć go. Patrzmy, tam nam się klaruje podniesienie prędkości do 60. Przypominam, bo tutaj często jest błąd, a to się zmieniło w przepisach, że pojazdy ciężarowe nie mogą stosować się do tych znaków podnoszących prędkość w obszarze zabudowanym. Czyli my nadal możemy jechać 50. Przypominam, jedynie 60 pojazd ciężarowy może jechać w obszarze zabudowanym kiedy? Między 23 a 5 rano, czyli w porze nocnej, na ogólnych zasadach, tak? Czyli tu oczywiście do ograniczeń prędkości zmniejszających prędkość poniżej 50 jak najbardziej, ale przypominam, nie tych podnoszących prędkość, do tych ograniczeń podnoszących prędkość my jadąc ciężarówką nie możemy, czyli kategoria C, CE nie może się do tego stosować. I przypominam, że egzaminator nie wydaje sprzecznych z przepisami poleceń. Będziemy skręcać w prawo w ulicę Łomnicką. Tutaj popatrzmy, mamy sytuację taką, że znak pokazuje nam, że jest zakaz dla ciężarowych. Ale skoro egzaminator wydał takie polecenie, to do niego się stosujemy. To nie jest polecenie niezgodne z przepisami, a za chwilę o tym się przekonamy. Tak? Czyli z Wojska Polskiego w prawo w ulicę Łomnicką i popatrzcie, znak ograniczenia prędkości nie dotyczy docelowych wjazdów oraz tabliczka nie dotyczy pojazdów VOR. Przypominam, możemy tutaj skręcać i kategorią C, pojazdem kategorii C i pojazdem kategorii C. No i już tutaj jesteśmy dość blisko, bo ulica Łomnicka, pamiętamy ją z początku, jak wyjeżdżaliśmy na egzamin, że dojedziemy tutaj tędy do skrzyżowania równorzędnego. Pamiętać o tej 30, żeby się pilnować tej 30. Ciekawostka, że okazuje się, że te skrzyżowania równorzędne to najbezpieczniejsze skrzyżowania, tak? Najmniej kolizji, chociaż jeżeli nie ma mamy tę kolizję, słucham, chociaż nie ma znaku. Najwięcej kolizji na skrzyżowaniach, gdzie pierwszeństwo jest ustalone, potem ronda, bardzo bezpieczne skrzyżowania, ale równorzędne okazuje się, że w statystykach są najbezpieczniejsze. No już jesteśmy na ulicy Smutnej i wjeżdżamy w lewo do Wordu. My sobie zrobimy wjazd, ale też z powrotem sobie tak zawrócimy jak przedtem. Wyjedziemy tu i ewentualnie jak chcesz to możemy. Mamy chwilę, możemy jeszcze tam wejść. Zawrócimy tutaj, a my byśmy skręcali w lewo i popatrzmy, mamy wjazd do Wordu i byśmy kończyli egzamin. Popatrz tam w lewe lusterko. Tak. No i tu by nasz egzamin się skończył.
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.